Gramy. Gramy. Całkiem ładna ręka. Uciekł tam ktoś. Raz, dwa, trzy. Ile mam przygrywających? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mogę z tą ręką mogę spokojnie powiedzieć cztery piki. Cztery piki, bo cztery piki trzeba zagrać. Z Australii. Andrzej z Francji, czyli Andrus i Goya z Francji. No i gramy cztery piki, powinno być dobrze. Oddaję trzy kiery. Niestety oddaję trzy kiery. Nie zdążę na karo wyrzucić kiera. Wierzy mnie, mi czy tamtemu. Rzucałem, ukryłem czwórkę kier. O. Ukryłem czwórkę kier. Zmyliłem Goya. Na karo pozbywam się kiera. I mogę grać piki i mogę deklarować spokojnie. Dziesiątką. Waletem. Dla zmylenia. Proszę zapamiętać, ukryłem małego kiera, zaburzyłem liczbę kierów. Chociaż wist damę powinien być wistem w trzecią, w drugą damę. A nie. Graliśmy 9 i 6, a na pozostałych wszyscy przegrywali. No tu grzecznie spasuje. O, ten uciekł z przeciwka, przyszedł. Marek, Ready Boy z USA, pik powiedział. No mogę zaryzykować dwa trefle, pokazując 10 oczek. Raczej zachęcające. To jak ma nadwyżkę, to niech zagra cztery piki. Ja z tą ręką wolałbym grać trzy bez atu. Zobaczmy, co Marek pokaże. Dawaj, Marek. Siedem, dziesięć, czternaście. No niewielką tę nadwyżkę ma. Do oddania pik, do oddania kier. O, nie ma kiera do... Jak trafi karo, to nie przegra. A nie, nie musi trafiać karo, jeżeli wyrobi... Nie as pik, dobry człowieku. No nie, no nie. No trzeba wyrobić, kolor treflowy wyrobić. Może się podzielić 3-3. Trzeba było przebić raz trefla. O, teraz będzie kiera przebijał. To przedtem trzeba było dwa kiery przebić. Trzeba było przebić dwa kiery przez zgraniem trefly. No ta. Ale jak trafi karo... Jeszcze ma dwie pikowe, ma. No i karo. Oranego. No jak ma trafić karo?
No właśnie. Ten trefli nie ma. Zagrał mu w karę. No, zrobił mu grzeczność. Powinien puścić te damy pik. O. I wygrał. A tak musiałby zgadywać, gdzie jest dama karo. Przed zagraniem dwa razy w piki trzeba było jednego kiera przebić. No tak. No, dama karo była szczęśliwie pod impasem, ale musi. Więc by kładąc waleta, by nie przegrał. Ale mógł dwa kiery przebić w stole. Dostał lewe na wiście, nic nie zarobiliśmy. Opowiem jedno karo. Ile ten markig razy grał? 3000, ale od roku gra, a Floralpe pik. Dwa bezatu. Trzy bezatu. Musi mieć przynajmniej 11 oczek. Zobaczymy, czy ma. Liczymy najpierw jego oczka. Może se kawę zamieszam. 5, 10. No, kiepsko trochę. Ale wiski rowy sprzyjający. Rzucę piątkę, schowam trójkę. Dobrze. Biorę tak, liczymy 4 treflowe. Dwie kierowe to 6. Pikowa 7, musimy wziąć jakieś lewy karowe. No musimy zagrać tak. Nie ściągamy ostatniego trefla. Okazuje się, że treflami było. Nie, nie było dodatkowego dojścia. I teraz gramy w karo. Cztery. I gramy w karo. I impasujemy dziesiątką. No, udane było. Ten już nie powinien mieć. Oj, dziewiątka spadła. To bardzo dobry znak. A jak ja odbiorę moje lewy karowe? Ajajaj. A no tak odbiorę. I tu sprytnie. Skocz asem i zagraj. Nie. Niespodziewanie dla całego świata wygrałem. Bardzo trudny kontrakt. Dlatego, że wcześniej nie trącałem pików. I co, nic nie zarobiłem, bo nikt nie grał. I nic nie zarobiłem, bo nikt nie grał.
Zobaczmy, jak to było. Jedna kierowa do wzięcia. Karowe 3 to 4, treflowe 4 to... O, i tu powiem dwa kiery, czyli to, co chcę zagrać. Chcę zagrać dwa kiery. Nie miałem 15 punktów Pearsona, więc nie powinienem otwierać. Nie miał na otwarcie, a ma na dołożenie do trzech bezatu. No proszę bardzo. Zagapił się. To nie moja wina. I ma dwa kiery. Tam nie miał odzywki po pasie na 3 bezatu. No, wypróbujmy waleta pik. Raz się udało. Powtórzmy operację z pikiem. Się udało, to i z kierem się udało. Co, ja nie położyłem asa pik z denerwów? Aj, 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 aj. Asa pik nie położyłem z nerwów. Żebym tak licytował. Przeciwnik zgłupiał. Teraz się godnie zachował. No i paskier musi się udać. Nie udał się. Ojejku. No tego asa pik niepotrzebnie oddałem. Ale mieli trefle do ściągnięcia. Kogo mi przyniosło? Z Indii, róża z Indii. Cztery pikowe, kierowa to 5, dwie karowe to 7, treflowa to 8, bo brakowało. Kontra wskazujące na wist. To prawdopodobnie konwencja barona pytająca o starsze czwórki.
Odzywka 3, trefle jest sztuczna, więc kontra nie jest kontrą, no może być i kontrą karną, ale wskazuje wartości na wiz treflowe partnerowi. A to flora w ogóle jest. Tu flora, tu róża ze mną gra, ale imię jak męskie. A po prawej rej z Francuzów. No i zobaczymy, czy partner zawistuje w trefla. Zawistował. Podejrzewam, że nie ma figur. Odgrywam kara. Puść. Jeszcze raz puść. Nie ma co puszczać. I co, na impas czy na podział? W kierach to samo, ojoj. Już nie może mieć króla kier. A pików już nie ma. I cztery lewy na stole moje spadają. No musisz mieć partner kiera. I z góry. Jak w cyrku. Ale trzeba było zachować. No proszę bardzo. Nie umie grać. I uciekła. Wiz w damę trefl. Waleta teref dawa nam cztery rewy treflowe. Dawał nam cztery lewy treflowe. Wiz w damę tref. A to ja nie wiedziałem, że mam ściągnąć trefla. Jeszcze uciekła róża i się obraziła na mnie, że nie ściągnąłem treflik. Carlos San Marino. Na kontrę partner musi coś zalicytować. Kontrat objaśniająca. Od 16 oczek w górę. No nie można z takim grać. Czwartą dziesiątką pik zostawił kontrę na jednego pika. Ojejku.
Muszę zaimpasować trefl kiery. A ten mi grozi przebić pika. Tam było 5 im. Tu może być dama trefl po prawej. Damą. Nie chcę się grać w to karo, bo mam waletę na dziesiątkę pika, jak ściąga kiery. Chociaż temu król kier powinien spaść, bo nie może mieć dużo kierów. I spadł. Zagramy na spadającą, damy trefę albo drugą. O, poleciał tref, dobry znak. A ta dama tref to powinna spaść. Nie spadła. 10 lew jest. Trzeba było pociągnąć asa kier górą i odegrać waleta pik. I na dziesiątkę pik bym wziął lewe, ale to by mi wtedy przebił. Trzeciego pika by mi przebił. A ściągnąłbym mu kiery. Spasuje. Kogo to nam przy... Los dał. Antonio. Antoś. No, powiemy dwa kiery, to jest transfer na piki i cztery piki. I trzy bezatu i teraz z trójką pików przenosi na cztery piki. Z dublem zostawię. No to zobaczmy, czy ma dubla w pikach. Trzy bezatu się wyłoży. Cztery piki, robi się pięć pikowych. Dwie karowe to 7, as kier to 8. Teraz weźmie 5. O, już go załatwili. O tak. Trefla wyrzuci albo karo, zobaczymy. Trefla, o tak. I karo, tak. Pik, dobra. Tak. Tak. Dwie karowe, pięć pikowych to 7, as kier to 8. No i co, trefla trzeba wyrzucić, tak. Ręce rozcięte, wyrzucił karo, te. I tu by zostawił małe kara, a nie trefla, ta.
to mógłby zagrać karo do damy, as spada i walet bierze lewa. Tak to bez sensu. As karo trzeba zagrać. Omówiłem, że spadał. No nie, to nie bierze. Czy oddajesz trzy lewy na koniec, dobry człowieku? Wygrał. Nie, wyrzucę go. No wszyscy grali 4 piki, brali 10-11 lew. Z osą gram. Osa ma na imię Oli. No z tą ręką muszę spasować. No, liczymy piki. No, pokaż co tam masz. Masz waleta, masz. A dziesiątki nie masz? A dziesiątki nie masz. Ajajaj. Co za partner. No, grałeś pika. No i kto ma dziesiątkę kier? Partner miał dziesiątkę kier. Nie miał. Partner jeszcze nic nie pokazał. Coś, daj króla. Partner nie rzucił króla karo? Czego partner nie rzucił króla karo? Kto mi to wytłumaczy? Piki ten nie ruszył? No same piki zostały. Pod potrójny renons. No dziesiątkę, no tak, no. Oczywiście. Po co te dziesiątkę kładł? Po co w ogóle kładł dziesiątkę? Ma to jeden. Nie, już nie gram, nie wyrzucam go. Ale dzisiaj ciężki dzień do gry. Wygraliśmy 7,5. Zagram jeszcze jedną, bo mam ładną kartę. No.
Dawaj osa. Mam mało przegrywających. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mam 8 lew z ręki. No tak. Przyblokowałem florę. Nie, no naprawdę gram ostatnio, bo to. Chyba nie powiesz 5 karo. Zobaczymy. Mało kar. Mam lewe na króla, na asa karo. No i kto ma króla karo? Dobrze. Siedem, sześć zostało pików. Osam może mieć dwa piki. No, osa chyba masz króla kier. Asa kier. Nie masz. Kier do kiera to dobra nowina. I waleta kier nie było. To też dobra nowina. Tak, to też dobra nowina. O, jedno karo osa ma w nadmiarze. Osa miała kara, nie miała pików. Gdzie jest dziesiątka tref? Kluczowa karta. O! I zagra osa w karo, czy nie? Proszę mi wybaczyć. Nie znam sytuacji w treflach. O, osa miała kar nadmiar. Cztery kara osa miała. Oddawaliśmy pika, kiera. Pięć karo bez jednej. O, dziękuję, dziękuję wszystkim.